Będzie na temat kopców dzisiaj. My mieliśmy w naszej rodzinie pewne takie wydarzenie, dzieci możecie oczywiście wrócić do swoich rodziców, takie wydarzenie, które było dla nas szokiem, zaskoczeniem i wywróciło do góry nogami to, co działo się w naszej rodzinie. Kiedy nasza najmłodsza córka urodziła się, mamy dwójkę starszych chłopców i kiedy córka urodziła się, no w ogóle przed terminem z dużymi problemami, i po niedługim czasie po prostu stwierdzono u niej w zasadzie natychmiastowo niedrożność przełyków, musiała mieć operację. Później szereg innych problemów się przyplątało, perforacja jelit, wiele operacji, sytuacje, które cudem wyszła z życia, nawet ją nazywali dziecko szczęścia na oddziale. Także żona spędziła z córką tam pół roku w szpitalu i to były niesamowite doświadczenia. A w tym czasie chłopcy też byli mali, więc często jeździliśmy do Krakowa w każdy weekend i no, żeby jakoś też chłopcom czas zorganizować, to zwiedzaliśmy kopce. To była nasza taki stały punkt programu. Wszystkie kopce zwiedzaliśmy, które są w Krakowie, w okolicach, nawet do Niepołomic pojechaliśmy. I taka myśl mi przyszła, bo wtedy dobrze zgłębiliśmy kwestię właśnie tych kopców, żeby podzielić się pewnymi przemyśleniami na ten temat. Oczywiście to jest kopiec Piłsudskiego, który jest w Krakowie. Co to jest kopiec? Budowla ziemna w kształcie stożka, zazwyczaj ściętego. Na terenie Europy kopce różnej wielkości i konstrukcji były wznoszone już w czasach prehistorycznych, jako miejsce pochówku w czasach kultowych, obronnych, obserwacyjnych. W celach kultowych, obronnych, obserwacyjnych. W późniejszych wiekach kopce wznoszone jako pamiątki ważnych wydarzeń historycznych lub w celu pośmiertnego upamiętnienia godnych osób. W Krakowie jest kilka tych kopców, także krótko opowiem o tym, a później powiem, dlaczego o tym mówię. Kopiec Józefa Piłsudskiego to największy z tych krakowskich kopców. Tu jest piękny widok z lotu ptaka. Jest to oczywiście również największy kopiec w Polsce. Budowlany w latach 1934-1937 ma wysokość 36 metrów, przy średnicy podstawy 111 metrów. Objętość to 130 tysięcy metrów sześciennych. Do wybuchu II wojny światowej w kopcu złożono ziemię z ponad 3600 miejsc związanych z walką Polaków o wolność i niepodległość w latach 1794-1920. To takie może troszkę historyczne ciekawostki, ale na temat budowy kopca Piłsudskiego, jak to wyglądało. Tu mamy archiwalne zdjęcia i abyśmy mogli sobie lepiej uzmysłowić ilość ziemi potrzebnej do budowy kopca, możemy to następująco przeliczyć. Typowa taczka budowlana mieści około 50 litrów ziemi i aby przewieźć metr sześcienny ziemi, trzeba wykonać 20 kursów taczkami. 130 tysięcy metrów sześciennych ziemi zużytej do budowy kopca Piłsudskiego to 2 miliony 600 tysięcy taczek. Bywały dni, że na budowie pracowało nawet 10 tysięcy osób. Pracowali nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Bo to było coś, co jednoczyło naród po odzyskaniu niepodległości i oni chcieli upamiętnić właśnie wielkiego wodza, który doprowadził do jakby powrotu państwowości Polski. Widzimy tutaj panie, dzieci angażują się, ładują te taczki. To były jeszcze te starego typu drewniane taczki. Także pomagali tam wszyscy. To było wielkie dzieło. Cały naród był w to zaangażowany. Oczywiście mnóstwo pieniędzy było zbieranych. Kopiec Kościuszki to drugi z krakowskich kopców. Jeden z czterech kopców krakowskich zbudowany w latach 1820-1823. Ma wysokość 34 metry przy średnicy podstawy 80 metrów. Objętość 64 100 metrów sześciennych, 1282 tysiące taczek. On oczywiście też uległ uszkodzeniu w czasie powodzi w 1997 roku. To jest może mniej istotne. Jak wyglądała budowa kopca Kościuszki? Budowę realizowano z patriotycznej ofiary pieniężnej składanej przez rodaków ze wszystkich zaborów. Ofiarność była wielka. Dawali wszyscy, od ubogich po groszu do właścicieli wielkich fortun, którzy składali znaczne kwoty. Sprawa budowy mogiły pomnika dla Kościuszki jednoczyła zniewolony, rozdarty między zaborców naród. To było coś, co jednoczyło tych ludzi. Kopiec Krakusa
To kolejny z krakowskich kopców. Twórcy, czas powstania i przeznaczenie kopca są nieznane. Jan Długosz, polski kronikarz, łączył go, jego usypanie z osobą Kraka, legendarnego założyciela miasta Krakowa. Wysokość 16 metrów, przy średnicy podstawy 57 metrów, objętość tylko 19 100 taczek. Kopiec Wandy. Kolejny z krakowskich kopców w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa, zbudowany prawdopodobnie około VII-VIII wieku. Wedle legendy jest mogiłą Wandy, córki księcia Kraka, której ciało miano wyłowić z nurtów nieopodal przepływającej Wisły, o wysokość 14 metrów, przy średnicy podstawy 45 metrów, objętość tylko 9000 metrów sześciennych. Kopiec Jana Pawła II, najmłodszy i najmniejszy z krakowskich kopców, przez niektórych niezaliczany do grona krakowskich kopców. W zasadzie to jest taka niewielka górka ziemi, wysokość zaledwie 7 metrów. Też nieistniejący kopiec Esterki, który też ma swoją historię, kilkumetrowej wysokości krakowski kopiec, który według legendy miał powstać w XIV wieku, usypany na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego na cześć Esterki, jego na wpół legendarnej ukochanej, a według innych podań jako miejsce jej pochówku. Zniszczono go przed 1647 rokiem. Także widzimy, że z różnych powodów dla upamiętnienia różnych wydarzeń kopce były budowane. Oczywiście mniej znane polskie kopce, ten kopiec grunwaldzki w Niepołomicach również odwiedziliśmy z synami w czasie naszej podróży szlakiem kopców. Wzniesiony został dla uczczenia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Kopiec usypano w miejscu, z którego według tradycji 25 listopada 1411 roku król Władysław II Jagiełło wyruszył w triumfalnym pochodzie do Krakowa po zwycięskiej bitwie nad Grunwaldem i po powrocie z tej wyprawy. Kopiec ma 14 metrów wysokości, przy średnicy podstawy 30 metrów. Oczywiście tych kopców jest więcej. Ja już może to pominę. W Pierzchownie kopiec Jagiełły, nawet w Grunwaldzie. Podobno 5-metrowy kopiec usypany w sierpniu 1959 roku przez uczestników ogólnopolskiego zlotu zuchowych kręgów pracy Związku Harcerstwa Polskiego. Miejsce to jest hipotetycznym stanowiskiem dowodzenia króla Władysława Jagiełły w czasie bitwy pod Grunwaldem. Także również, żeby to upamiętnić, zostały takie kopce wzniesione, kopiec Kościuszki w Olkuszu, kopiec, trudno to nawet nazwać do końca kopcem w Warszawie, gdzie było takie wielkie gruzowisko, gdzie zwożono gruz z Warszawy w trakcie odbudowy. To jest olbrzymie wzgórze. W tej chwili nikt by nie powiedział, że to jest jakiś kopiec, ale jesteśmy z Andrychowa, też możemy, nie wszyscy wiedzą nawet u nas, że jest kopiec Mickiewicza w Wadowicach. Niewielki kopiec, ale w połowie lat 30. XX wieku po wybudowaniu wodociągu miejskiego w parku urządzono sadzawkę i fontannę, a z ziemi wydobytej przy kopaniu zbiornika wyrównawczego usypano kopiec, na szczycie którego umieszczono tablicę dedykowaną Adamowi Mickiewiczowi w stuletnią rocznicę pana Tadeusza 1834-1934, wysokość około 7 metrów tego kopca. A teraz spróbujmy się zastanowić, i to jest cel, dlaczego o tym mówię. Czy widzicie jakieś podobieństwa między budowaniem kopców a głoszeniem Ewangelii? Proszę, jeżeli macie jakieś myśli, wam przychodzą, to proszę. Brat, proszę. Ludzie muszą mieć chyba wspólny cel, muszą się zjednoczyć razem z nimi. Tak, do tego, aby budować takie dzieło, musi być, potrzebni są ludzie, prawda? Potrzebne jest zjednoczenie. Oczywiście ktoś inny ma jeszcze jakąś inną myśl? Ja spróbowałem się zastanowić nad tym i wielka idea. Żeby taki kopiec chcieć budować, to jest pewna praca, którą trzeba wykonać. Musi być jakaś wielka idea, która temu towarzyszy, bo inaczej po co to robić, prawda? Jak patrzymy na ten kopiec Piłsudskiego, 2 600 000 taczek, to jest trochę, 10 000 ludzi się zaangażowało, jest pewna wielka idea potrzebna. Czy w głoszeniu Ewangelii potrzebna jest wielka idea, że trzeba ogłosić Ewangelię, bo Chrystus daje zbawienie każdemu, który chce. Jest wielka idea.
No to mój syn robił tą prezentację i widzę, że takie efekty porobił. Jest to wielka idea, ale wielkie dzieło i wielkie poświęcenie. Bo to naprawdę ja teraz sobie przywiozłem pod dom taką dużą ciężarówkę ziemi, koło może 200 taczek, nie liczę. Usypuję taką górkę z tyłu, żeby mi się skarpa nie obwoziła przy powodzi. No to naprawdę jest wysiłek, żeby te 200 taczek przewieźć. Żeby po prostu nie zsuwała mi się ziemia i żeby mi nie zjechało, no dom nie, bo dom stoi na tyle daleko, ale no były takie momenty, gdzie mi podjechała ta ziemia mocno i żeby mi się płot nie zwalił. Także no była wielka idea. Ale poświęcenie, to sąsiedzi jak przechodzą i widzą, bo sąsiedzi, którzy mieszkają tam na naszej ulicy, też mają tą skarpę do rzeki, no ale nie każdemu się chce to robić, co ja. Także wielkie poświęcenie, wielka idea, wielkie dzieło, prawda? Tutaj coś mi tutaj nie idzie z tym. Z jakiej racji to poświęcenie jest? No bo jest ta idea, prawda? Jeżeli mówimy o tym, że ci ludzie chcieli upamiętnić jakieś ważne wydarzenia, prawda? Oni chcieli, żeby została pamięć po pewnych wydarzeniach, po tym, że odzyskaliśmy niepodległość na przykład i ludzie się poświęcali, bo to było dla nich ważne. I teraz, czy dla nas jest ważne to, że Chrystus umarł i Chrystus chce dać zbawienie każdemu. Do jakich poświęceń my jesteśmy gotowi? Popatrzcie, ci ludzie byli gotowi do poświęcenia się i włożenia taczkami tych, w przypadku tego największego kopca, 2 600 000 taczek, bo oni chcieli upamiętnić właśnie odzyskanie niepodległości, chcieli upamiętnić Piłsudskiego. Oddali swój czas, oczywiście, prawda? Ale tam było potrzebne zaangażowanie wielu ludzi. Nie wiem, ja sam z pomocą syna te 200 taczek daje rady. A jakbym miał 2 600 000 taczek przewieźć, to chyba bym się za to nawet nie wziął. Prawda? Tu jest potrzebne zaangażowanie wielu ludzi. W głoszeniu Ewangelii też jesteśmy wezwani, aby to robić po prostu grupą. To nie jest praca dla jednej osoby, prawda? Różne dary, różne talenty Pan Bóg dał nam, abyśmy mogli w tej pracy wziąć udział. Konieczny jest plan. Wiesz, to nie jest tak, że nagle se zaczniemy zwozić, na kupę wysypywać, bo za chwilę się okaże, że tam nie ma jak wjechać, jak ta kupa urośnie, prawda? To musi być przemyślane. Jak pamiętacie, na początku to był taki wieniec, którym się wjeżdżało, po prostu taki spiralny i tak się wchodzi też na kopiec, prawda? Także musi być pewien plan, pewna myśl, pewna idea, jak to chcemy zrobić. Ja się cieszę, że tutaj brat ogłaszał, że jest wycieczka ewangelizacyjna, prawda? Że gdzieś tam ktoś rozdzielił teren, kto gdzie pójdzie, prawda, abyśmy nie dublowali tej pracy, ale aby ona była podzielona i była dobrze wykonana. Także konieczny jest plan zarówno w takim dziele jak budowanie kopca, jak i w głoszeniu Ewangelii. I też długi czas. To nie jest coś, co można zrobić od pstryk, prawda? Jeżeli mówimy o takim wielkim dziele, i też ta Ewangelia jest głoszona od prawie 2000 lat, ta, którą znamy o Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym. Oczywiście w Starym Testamencie ta Ewangelia była głoszona też wcześniej w postaci pewnych symboli służby świątynnej, ale kiedy mówimy o tym takim pełnym głoszeniu, pełnym zrozumieniu, kiedy ta Ewangelia była nie tylko do ludu Bożego Starego Testamentu, ale również do pogan, to był właśnie długi czas potrzebny, aby to dzieło było ogłoszone. I jest to jeden ze znaków powtórnego przyjścia Chrystusa. I wiecie, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? To w cudzysłowie wieczne skutki. Bo te kopce, niektóre, tak jak ten kopiec Kraka, on jest tak legendarny, że nikt nawet nie wie, kiedy on powstał. Prawdopodobnie może koło 1500 lat temu. I on tam dalej jest w tym Krakowie. Prawda? Wieczne skutki są właśnie głoszenia Ewangelii. Wieczne skutki to jest to, co jest najpiękniejsze, prawda? Że
że będzie taka chwila, kiedy spotkamy się w niebie z osobami, które dzięki naszemu wpływowi, czy w jakiś sposób pomogliśmy im do zbawienia. Jest nawet taka piękna obietnica mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki, że w Królestwie Bożym nie będzie ani jednej osoby, która ma tak zwaną bezgwiezdną koronę. Te gwiazdy na koronie to symbolizują osoby, które jakby zostały pozyskane do zbawienia, między innymi przez nasz wpływ. To nie chodzi o to, że prawda, że my musieliśmy udzielać komuś lekcji biblijnych i ta osoba się ochrzciła akurat, to wtedy dopiero jest pozyskana, jakby my w tym mamy udział. My mamy udział, my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy, którą wykonujemy dla Boga, jakie kiedyś przyniesie efekty. Jakąkolwiek literaturę gdzieś zostawiamy, z kimś rozmawiamy, to wszystko nie ginie w próżni. To wszystko ma wpływ na umysły ludzi i albo im pomaga podjąć decyzję, albo im w jakiś sposób od tego przeszkadza. To tyle takich moich refleksji na temat podobieństwa między budową kopców a ewangelizacją. Ja życzę wam, abyście mieli udział właśnie w tym wielkim dziele. Już patrząc na zegarek muszę kończyć, bo miałem jeszcze opowiedzieć swój udział w tej historii Basi, ale może jak ktoś będzie chciał posłuchać, to jeszcze po nabożeństwie. Także ja życzę wam wszystkim, abyście mieli swoje miejsce w tym wielkim dziele głoszenia Ewangelii ku Bożej chwale. Amen.